Pacjenci ze zmianami skórnymi powinni zgłosić się do dermatologa. To dermatolog ocenia zmiany skórne w badaniu dermatoskopowym, czy też wideodermatoskopowym. I są to badania, które polegają na tym, że w powiększeniu ogląda się dane znamie barwnikowe, czy zmianę skórną. Poza oceną w badaniu dermatoskopowym również zawsze zbiera się wywiad dokładny z pacjentem, pyta się o to, czy dana zmiana się powiększyła, czy też podkrwawia, boli. To są wszystkie sygnały, które powinny skłonić nas do tego, żeby taką zmianę usunąć w całości i przekazać do badania histopatologicznego. I usuwaniem samych zmian chirurgicznych zajmuje się w tym momencie już chirurg. Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Więc poza ukłuciem związanym z podaniem środka znieczulającego jest to procedura zupełnie bezbolesna. Koszt usunięcia zmiany skórnej w naszej klinice zaczyna się od 500 zł. Jeżeli tych zmian jest więcej bądź też są większych rozmiarów, koszty rosną. Niektóre zmiany skórne można usuwać laserowo, natomiast należy bardzo uważać, bo nawet zmiana, która czasami może nam się wydawać na oko, zmianą łagodną, może być zmianą złośliwą. Najlepszym przykładem jest czerniak, który z samej nawet nomenklatury powinien mieć czarny kolor, a istnieją rodzaje czerniaka, który nie ma żadnego zabarwienia. Także zawsze trzeba uważać, jeżeli pacjenta poddałoby się, czy usuwałoby się zmianę laserową. Można tak robić tylko i wyłącznie w nielicznych przypadkach i u pacjentów najlepiej wcześniej diagnozowanych dermatologicznie. Zawsze bezpieczniejszą opcją usunięcia zmian skórnych jest wycięcie chirurgiczne i przekazanie materiału do badania histopatologicznego. Wtedy mamy pewność, że dana zmiana była zmianą łagodną i że nie musimy się obawiać dalszych konsekwencji. Zmiany skórne można usuwać w każdym wieku, natomiast trzeba sobie zadać pytanie, po co? Nie wszystkie zmiany skórne należy usuwać, należy natomiast je obserwować. I tutaj jest ogromna rola dermatologa, czyli dermatolodzy powinni obserwować zmiany skórne u danego pacjenta i wyznaczać kontrolę. Jeżeli któraś z tych zmian jest zmianą niepokojącą onkologicznie, czyli właśnie podkrwawia, boli, rośnie w szybkim tempie, ma nierówne obrysy, czy w badaniu dermatoskopowym, czyli przy powiększeniu ma cechy złośliwości, chirurg powinien usunąć tę zmianę w całości i przekazać ją do badania histopatologicznego. Gojenie skóry zależy od wieku pacjenta oraz od lokalizacji wyciętej zmiany. I tak na przykład u moich najmłodszych pacjentów rany na twarzy goją się nawet do 5 dni, u osób dorosłych około 7. Na tułowiu czy kończynach jest to troszeczkę dłużej, bo od 10 do 14 dni. Po usunięciu zmian skórnych twarzy należy codziennie zmieniać opatrunki. Aby zmienić opatrunek, należy go zdjąć, następnie umyć ranę, oczyścić ją z otaczających martwiczych tkanek czy też strupów, następnie odkazić i założyć ponownie opatrunek. I tak należy postępować do 7 doby. W 7 dobie zalecana jest kontrola, na której usunięte zostaną szwy po zabiegu operacyjnym. Po chirurgicznym usunięciu zmiany skórnej jest ona przesyłana do badania histopatologicznego. Na wynik badania histopatologicznego zazwyczaj oczekuje się od 2 do 3 tygodni.